Siatkówka plażowa na śniegu. To nie żart, tylko jak najbardziej poważna dyscyplina. Prawdą jest także to, że teraz Polak jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Z Michałem Matyją z Libiąża spotkał się Michał Stela. Jeżeli chodzi o samogranie, no to no jest to trochę dziwne. Prawda? Dyscyplina może i dziwna, ale sukcesy prawdziwe. Michał Matyja to obecnie najlepszy na świecie zawodnik w siatkówce plażowej na śniegu. Były różne reakcje, przyznaję, że różne. W środowisku siatkarskim była zazdrość, no bo to jak wiadomo, każdy by chciał tego spróbować. W domu w tamtym roku traktowali to z przymrużeniem oka. Mówię, co ty robisz, gdzie ty jedziesz? Żeby uprawiać ten sport, potrzebna jest piłka, czworo zawodników i boisko. Zgodnie z nazwą powinno być na plaży i przysypane śniegiem, ale to dobre dla amatorów. Bo zawodowcy na poziomie międzynarodowym grają wyłącznie na lodowcach. Sąsiedzi z Libiąża, którzy nie widzieli tego na własne oczy, wciąż mają wątpliwości, czy to nie spóźniony żart prima aprilisowy. Kosmicznie. No bo to na śniegu to ja nie wiem, co to się robi. Nie patrzyłam, kulki, bałwany, nie patrzyłam nigdy na śniegu, żeby jakaś gra była. A jest gra i to nie byle jaka. Na jej punkcie oszalała część zachodniej Europy. Moda na ten niecodzienny sport dotarła również nad Wisłę. Był taki uśmiech na twarzy i widać było, że to jest coś nowego, coś, co faktycznie ich tam gdzieś przyciągnie. Michał przez 15 lat trenował zwykłą siatkówkę. Kiedy usłyszał o nowej dyscyplinie, postanowił spróbować swoich sił. Mimo, że w Polsce lodowca ze świecą szukać. Rozgrywki siatkówki plażowej na śniegu brzmi totalnie surrealistycznie. Tym bardziej, że Polacy są w tym najlepsi, trenując w takich warunkach. W ciepłej hali, bez śniegu i w zwykłych butach, czyli wszystko na opak. Dawaj Marcin, jedziemy. Bo w prawdziwym meczu bez bielizny termoaktywnej i butów z kolcami nie ma szans na rywalizację. Boisko jest stworzone przez ratrak, jest wygładzane, jest płaskie, rzecz jasna, ale trybuny wokół tego miejsca są zrobione ze śniegu, co też wygląda fenomenalnie, bo jest wszystko ze śniegu, tak? Są rozkładane leżaczki, gdzie możemy się poopalać. Słowem sielanka, ale to sport i jak w każdym sporcie bez wyrzeczeń i ciężkiej pracy nie ma szans na sukcesy. Ma taki charakter raczej olimpijczyka, walczy do końca, no nie odpuszcza. Nie odpuszcza również tytułu najlepszego zimowego siatkarza świata. Ta koszulka dalej pozostanie na własnym. A jego sukcesy motywują do pracy pozostałych zawodników. Dla mnie jest to duma, że gram z takim kimś, że w ogóle znam takiego kogoś. Tym bardziej, że wiem, że już zasłużony jest, ponieważ zdobył na plażówce, na piasku dosyć sporo. Miejmy nadzieję, że największe sukcesy w śniegówce dopiero przed nim. Dla magazynu Polska, Michał Stela, Polsat News, Libiąż.